Hej, cześć kochani, witam was w kolejnym filmie na tym kanale, a dzisiaj otworzymy sobie paczuszkę, tym razem wyjątkowo z modelami koni w końcu. Ale jeszcze najpierw zaznaczę, że jest to oczywiście paczuszka z wymianą z Sasha Shop, także polecam sobie wpaść do niej, bo prawdopodobnie też będzie filmik z unpackingiem i z pakowaniem w ogóle tej paczki. A więc pokażę wam z mojej strony to, co ja daję, a mianowicie są to bazy dla hobby horse'ów. I mamy tutaj dwie bazy. Pierwszą jest taki oto jasny karmelek. I wygląda to tak, w ten sposób. Jest to miękki z Orientu, więc na nim trochę widać szwy. Ale ja to sobie zwykle pastelami wszystko ładnie później zamalowywuję i cieniuję. Także jest to po prostu no, tego typu miękki, że widać niestety szwy. Ale mimo wszystko uważam, że baza wyszła całkiem spoko. I ten pyszczek wyszedł taki w miarę uroczy. Jest to oczywiście kucykowy format. I do niego też będą uszka. I tutaj tak wyglądają uszka moje. O, w ten sposób taki protyp. Ja sobie też nalewam do środku trochę kleju. Albo wsadzam delikatny kartonik, żeby usztywnić od środka uszy. Także tam są uszy, a drugą bazą jest rudzielec. Tym razem z miękkiej ze straszydeł oczywiście, które ja dużo bardziej wolę, tak wiecie, in my opinion. I tutaj mamy również uroczego kucyka i wydaje mi się, że ta baza chyba wyszła minimalnie lepiej. W sensie pysia jest taki, no fajniejszy, bardziej mi się podoba w ogóle ta baza. No ale nie są to koniki dla mnie, prawdopodobnie znając Olkę będą na sprzedaż, ale mogę się mylić. Także tutaj mamy rudzielca i oczywiście do niego też są uszka. Nie wiem, czy gabarytowo one tak jakby będą pasować, więc w razie czego zawsze można je oczywiście podciąć. Ja wam jeszcze je tak przymierzę, tak mniej więcej, o, w ten sposób one będą wyglądać. I ja swoim kucykom lubię robić duże uszy, a to już kwestia stylu i gustu, także takie dwie parki. Oczywiście potem polecam jeszcze jakieś gratisiki, I don't know, ale zabierzmy się za odpakowywanie. Także koniki sobie tam będą leżały w tle. A my się zabierajmy za to pudełko. Z przodu jest etykieta, także oczywiście wam jej nie pokażę, żebyście mnie nie nękali, ale zobaczymy, jak będzie się to dało otworzyć. Mam nadzieję, że jakkolwiek dobrze. Mamy pudełko po sztybletach. Także otwieramy. W ogóle to jest strasznie dużo chyba taśmy izolacyjnej. Nie wiem, tak mi się wydaje, że jest to taśma izolacyjna. Dobra, czy jeszcze nie? Jeszcze nie, chwila. Jest to naprawdę pancernie zapakowane, ale w ogóle tak dawno u mnie nie było modeli, także strasznie się cieszę, że w końcu coś nowego do mnie przyszło. Dobra, a więc tutaj jedna dupka wystaje już z tyłu, ale zaczniemy sobie od liściku. Także tutaj mam odpowiedzieć na filmie. Także czytamy, czytamy. Dziękuję za kolejną wymiankę. Mam nadzieję, że zrobisz z nich coś super, a budziaki ożyją na nowo. Pozdrawiam ciebie i twoich widzów. I tutaj oczywiście macie nazwę, także dziękuję pięknie i wpadajcie, bo tam też będzie filmik na temat naszej wymiany. Ten filmik w ogóle nagrywam jeszcze tak spontanicznie przed wyjazdem, ale mam nadzieję, że uda mi się go jeszcze w tym tygodniu skleić. Także lecimy dalej z pytankami teraz. Jakiej rasy jest twój koń siwa? A więc mój konik jest rasy wielkopolskiej z pochodzeniem trakeńskim. Ma właśnie pochodzenie od trakena, ale raczej wygląda jak typowy Wielkopolak. Pokaż swojego ulubionego hobby horse'a. Jak wiecie, moim ukochanym, mam nadzieję, hobby horse'em jest Silver Moon. Nie mam go tutaj niestety nigdzie przy sobie, ale oczywiście to jest bardzo dobry pretekst, żebyście wpadali na Instagrama, bo tam jest dużo jego fotek. Także moim ulubionym hobby horse'iakiem jest oczywiście Silver Moon. Jaką dyscyplinę uwielbiasz w hobby horse'ach i jeździectwie? A więc w hobby horse'ach teraz już głównie idę w ujeżdżenie. Skoki bardzo dużo kiedyś skakałam, ale teraz już trochę mniej, także teraz interesuję się głównie ujeżdżeniem. A w normalnym jeździectwie chciałabym w przyszłości skakać. Na razie zaczynamy niskie skoki, ale no ciągnie mnie po prostu w stronę tej dyscypliny skoków, raczej nie ujeżdżenia, chociaż też jest fajne. I oczywiście doceniam wszystkich fanów ujeżdżenia, ale no, dla mnie osobiście skoki trochę fajniejsze jednak. Co oczywiście nie zmienia faktu, że żeby skakać, oczywiście ujeżdżenie też jest potrzebne, także na razie z siłusią moją kochaną jeździmy ujeżdżenie i małe skoki. Maść marzeń, hobby horsy i
realne chyba. A więc moją ulubioną maścią jest siwy jabłkowity. I to jest totalny przypadek, że kupiłam właśnie takiego konia. Mówię o siwej mojej wiernej. Ale no naprawdę, tak jakby moją ulubioną maścią od zawsze była siwa jabłkowita, albo ogólnie po prostu siwa, no bo wiadomo, że siwusy siwieją. No i totalnym przypadkiem było to, że właśnie takiego konia kupiłam. Miało na to wpływ dużo wiele więcej czynników, a maść była po prostu takim no, dodatkiem, że wiedziałam, że to jest ten koń. No i co do hobby horses, to również tą maść bardzo lubię, ale lubię również kasztanki. Szczególnie jakoś tak fajnie wycieniowane, z odmianami. I'm love it. I ostatnie to jest wymarzony rumak, a mianowicie takim moim marzeniem jest oczywiście Solkun Realistic. Bardzo mi się podobają jej prace. I no to jest takie mini marzonko, ale raczej na ten moment nie do spełnienia. Ale no jeśli już mówimy o takich marzeniach, to właśnie Realistic od Solku. Dobra, jak już liścik mamy za sobą, to lecimy do środka. Wiadomo, jako że to są bodziaki, to nie będą takie jakby no, szczelnie owinięte w folię bąbelkową, ale na pierwszy rzut oka mamy tutaj kordeo zrobione z bardzo fajnych sznurków. Nie mam pojęcia, co to są za sznurki, ale fajnie się bardzo sprawdziło, jak widać, do kordeo. Także takie ładne kordeo w kolorze szaro-różowym, bardzo fajnie i wydaje mi się, że będzie właśnie ładnie pasować na kucyki mojego formatu. O, widzicie? Perfekcyjnie. Także dziękuję bardzo za ten miły gratisik. Znalazłam jeszcze tutaj takie pudełeczko i obstawiam, że to było w środku, ale po prostu uciekło. Także lecimy, przechodzimy teraz do koni. I tam, da, da, tam. Pierwszym bodziakiem jest to, oczywiście w ogóle wszystkie będą Collecta Deluxe. Wydaje mi się, że jest to konik gorąco krwisty, chyba klacz, tak, klacz, bo ma tutaj zdarte napisy, także nie pamiętam, co to jest za rasa, ale ta, na taką wygląda i tak mi się coś kojarzy, ale jest to naprawdę cudowny model i w ogóle jest dosyć podobna do mojego konia, także wydaje mi się, że mamy tutaj oto predyspozycję na Drastic Customa, na moją realną klaczusię. Także wydaje mi się, że właśnie to będzie ten model, bo ma to dosyć podobne tak jakby postury ciała i widzę, że twarz, łebek też ma dosyć podobny i być może to będzie właśnie model, który przemaluję na moją siwusię. Drugim koniem będzie klacz, którą już kiedyś chyba malowałam, a mianowicie jest to Morgan, z tego co dobrze pamiętam. Tak, jest to Morgan, również klaczka, tutaj już mamy napisy. Jest to model z kolekty, który kiedyś mi się chyba najbardziej podobał w ogóle i bardzo, bardzo lubię tą klacz, ale teraz jak już tak ją wzięłam do ręki, to chyba wolę jednak tą gorąco krwistą. Wydawało mi się na zdjęciach, że jest ona trochę inna, ale tak w sumie to wygląda również bardzo ładnie. No i oczywiście też stan body, namalowanie. Ale z niej chyba zrobię customa po prostu już na sprzedaż albo do własnej kolekcji. Jeszcze się okaże, ale również polowałam na ten model, a teraz mam go body i bardzo się cieszę, że będę miała okazję właśnie go pomalować. I ostatnim konikiem jest Arabek. I tym razem jest to ogier Arabka. Jest to ta wersja, bo on występuje w kilku. Ja mam wersję gniadą u siebie. I to również miał być w sumie bodziak, a jest w bardzo dobrym stanie, jak na moje, tylko jedynie tutaj na dole nóżki są poheratane, ale totalnie obrzydliwa, jak dla mnie jest ta grzywa żółta. Nie wiem, kto normalny wpadł na ten pomysł, żeby zrobić koniowi taką żółtą grzywę. Także koniecznie muszę ją zmienić i również z niego będzie taki delikatny, wydaje mi się, custom. Może zmienię odmiankę, te nogi na pewno, no i oczywiście grzywa też leci do zmiany. Korpus. Wydaje mi się, że zostawię taki, jaki jest, przynajmniej w jakiejś tam części. A więc tak prezentuje się cała trójeczka śliczna. Najbardziej chyba jestem szczerze zadowolona z tej pierwszej klaczki, bo ona, mam z nią, że tak powiem, fajne bardzo plany na przyszłość. Ale to by było na tyle. Jeszcze raz dziękuję pięknie za wymianę. Ja lecę wysyłać te koniki. Do zobaczenia, cześć i pa pa w kolejnych filmach.